Czekaliśmy kolejny rok i kolejny rok. Żadnego programu nie tworzono, żadne przygotowania do tworzenia tego programu nie były obecne. Nagle na początku tego roku pojawił się artykuł zapowiadający, że trwają prace, że już zaraz trwają prace, zostanie przygotowany specjalny program, w którym już dzięki któremu już niedługo polskie dzieci, polska młodzież otrzyma laptopy, notebooki do swoich tornistrów. O, jako Lewica cieszyliśmy się, bo równolegle prezentowaliśmy nasz program, bardzo mocno wspieraliśmy w tej sprawie rząd, no ale co się stało? Nic się nie stało. Co więcej, w czasie kampanii wyborczej pani minister Hall w ogóle przypomniała sobie, że Donald Tusk jeszcze 2 lata temu, a pół roku temu Ministerstwo Edukacji Narodowej, rząd zapowiadał program Laptop dla Każdego. To jest wielka porażka i chcemy dzisiaj za Państwa pośrednictwem powiedzieć polskim wyborcom, nie dajcie się nabić w butelkę. Nie dajcie się nabić w butelkę, bo to jest kolejna ściema rządów Platformy Obywatelskiej, rządów tej koalicji i skończy się ona na obietnicach wyborczych. Platforma Obywatelska, rząd Donalda Tuska miał wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować taki program, solidnie go przeprowadzić i żeby już teraz rozpocząć finansowanie takiego projektu. Tyle tytułem wstępu, a teraz, Szanowni Państwo, zobaczmy jeden z adresów tej kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej skierowany do młodych ludzi dotyczący internetu. Bardzo proszę o krótką prezentację. Hotspoty i w ogóle dostęp do internetu zdecydowanie ułatwiają życie. W każdej chwili można otworzyć swój telefon i połączyć się z internetem. W mieście mamy bardzo dużo tak zwanych hotspotów, czyli punktów dostępowych, gdzie możemy swobodnie korzystać za darmo. W każdym miejscu zajrzeć, mając przy sobie laptop, nie trzeba czekać w domu, aż komputer się zwolni. Dużo jest jeszcze do nadrobienia. Pomimo, że jest tak dobrze, to tak naprawdę mogło być jeszcze lepiej. Od 4 lat zmieniamy Polskę. Wiem, że wiele spraw toczy się wolniej. Szanowni Państwo, pytanie, na jakiej zielonej wyspie żyją ci ludzie? Pytanie, czy to są może aktorzy, czy to są osoby opłacone, bo my w przeciwieństwie do spotów Platformy Obywatelskiej staramy się robić prawdziwe sądy i pokazywać rzetelnie, co Polacy mówią o tym, jak Polska się zmienia. Za chwilę Państwo zobaczycie odpowiedź na ten spot. Przekazuję głos Łukasz na czas. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, niestety Platforma Obywatelska nabiła tym tematem Polaków w butelkę. Jak Państwo zobaczą dzisiaj wyliczenia i tabelki, które przygotowaliśmy, Platforma Obywatelska po prostu mija się, delikatnie mówiąc, z prawdą. No po prostu nabija Polaków w butelkę, jeśli chodzi o dostęp do internetu. Polska cały czas jest na szarym końcu Unii Europejskiej, co pokazują nasze statystyki. Szanowni Państwo, nasz spot, jak wspomniał Tomasz Kalita, jest spotem, w którym wystąpili nie aktorzy, ale zwykli ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia w tej kwestii. Spot pokazuje, jakie są problemy w korzystaniu z internetu, ale najważniejsza jest tabela końcowa. Bardzo proszę. Godzin nad morze. Chciałem skorzystać z internetu w telefonie, ale był taki ścisk, że nie dało się go wyjąć. Siedzę w kolejce do lekarza, odpalam laptopa, sprawdzam w internecie, co mi dolega. W ten sposób próbuję zrozumieć polską rzeczywistość. W porannym korku otwieram sobie laptopa i przeglądam kolejne obietnice Platformy Obywatelskiej. W innych krajach rząd daje laptopy do nauki za darmo. Nasz rząd na razie obieca. I zatrzymujemy tabelkę. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Dostęp stacjonarny do szerokopasmowego internetu w Unii Europejskiej na 100 mieszkańców. Polska jest na szarym końcu, grubo poniżej średniej europejskiej. Średnia europejska 26,6. Polska, Szanowni Państwo, poniżej 20. Źródło podane na dole. Niestety, taka jest prawda. Polacy są po raz kolejny nabijani w butelkę w tym temacie, akurat w temacie internetu. Bardzo nam przykro, że Platforma Obywatelska cały czas jest w budowie, a nie zbudowała jednego poważnego i zrealizowanego swojego pomysłu.